Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lepki. Dzisiaj ponownie znajdujemy się w Devlexie. Zakończyliśmy w okolicach jednego z konwerterów, gdzie w sumie nadal się znajdujemy. Po prostu zabrałem ze sobą Zoe za tym razem, ponieważ w ostatnim odcinku się od nas odłączyła. Jak widzicie, to jeszcze mamy jakichś przeciwników, którzy po drodze zostali. No ja tutaj się nie zapuszczałem bardziej na północ, jak dobrze pamiętam. Przy okazji poprzedniego pobytu w Xakorze. Tak więc idziemy teraz troszkę bardziej tam właśnie na północny zachód, chyba to było. I tak jest, północny zachód i po pierwsze włączymy konwerter, po drugie właśnie ogarniemy, co to jeszcze się kryje. Piękne. Piękne jest to, jak my po prostu niszczymy wszystkich tych przeciwników w tym momencie. I oczywiście biorę ze sobą Zoe, dlatego że no, ona chciała nam tutaj towarzyszyć. Ja sądzę, że jest to dobry sposób na właśnie... Czemu to? Okej. Okay. Zakładam, że to nie jest zaznaczone na czerwono, w sensie te szczurokły. Ponieważ one są widziane jako te małe stworzenia. Ci mali przeciwnicy, o widzicie, tak samo lodowy dziób, tak? Które nas już nie atakują w tym momencie same z siebie. Czemu to ten przyjaciel bestii? Mogłem chyba sobie to po prostu darować, żeby tego przyjaciela bestii nie budować jako elementu naszej postaci. Mogę nie brać po prostu tej umiejętności, bo teraz mogę dużo natomiast sporo przycinków po prostu pomijać przez to. Nie żeby oni nam jakoś bardzo dużo expa dawali, ale dają nam materiały, co jest dla mnie akurat dosyć ważne, ponieważ potrzebujemy tych materiałów. Głównie ze względów finansowych, żeby mieć po prostu potem co wydać. A nie, w sumie okej, oni są nadal znaczeni, tylko po prostu na biało w tym momencie. Czy jako, nie wiem, jakieś neutralne jednostki, ale duże neutralne jednostki, nie jak na przykład szczury, które w odróżnieniu nie są zaznaczone w ogóle na naszej mapie. Okej, to chyba tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Jeszcze tutaj jest jakiś taki mini bunkier i zaraz, moi drodzy, podejdziemy do kolejnego z teleportów. A potem właśnie zajmiemy się konwerterem. Albowie kryją się w Xakorze, w tych swoich bunkrach. Wyłaźcie i walczcie, bydlaki! Oczywiście Zoe, jak zwykle. W cudowny sposób, krzycząca na wszystkich, żeby wychodzili i się z nią tłukli. Rozhakujmy to. Mniejsze, większe... Mniejsze, mniejsze, okej, czyli... 7, 8, 6, 5. Okej. 5, 8, 7, 4. Wchodzę w to. O, proszę. Się udało. Uważam, że to jest chyba najłatwiejszy ze sposobów, żeby otwierać te... Jak to nazwać? Sejfy? To jest skrzynki, szafki. Ponieważ w ten sposób możemy w miarę łatwo wyeliminować po prostu wszystkie największe liczby. Oczywiście nadal jest szansa na to, że nam się nie uda, ale szansa jest na tyle mała, że jestem w stanie zaryzykować. Bardzo rzadko będzie to skrajny przypadek, w którym mogłoby się okazać, że właśnie nie damy radę tego otworzyć. A nawet i w takim wypadku, moi drodzy, myślę, że będziemy mieli jeszcze jedną próbę. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że całkowicie nie będziemy mogli otworzyć danej skrzynki, tylko po prostu będziemy potrzebowali jeszcze jednego podejścia do zbrutforsowania tamtego zamka. Okej, Tryton nie żyje. Dużo tu przeciwników, ale na dobrą sprawę mało co nam jest w stanie zrobić jakiekolwiek obrażenia, albo nawet podejść do nas bardziej i zrobić obrażenia. Widzicie, teraz te maluchy nas nie atakują już, ale my je tak. Pyk. Panie szeroki, widzę, że one, nawet jeśli zaatakujemy część ich grupy, to i tak się nami jakoś bardzo nie przejmują. Proszę bardzo, kolejny. Okej, ale nadal te, które wyskakują z... Dobra, poszukajmy kłopotów. Typowa Zoe, które wyskakują z tych jakby gniazd, nadal są agresywne, co ma sens. W sensie, jeśli byśmy o tym pomyśleli właśnie jako o gnieździe, to logicznym jest, że ci przeciwnicy bronią swoich gniazd. A co za tym idzie, no są agresywni, tak? Tak samo jak na przykład samice broniące swoich młodych.
niejednokrotnie możemy to zobaczyć w wypadku zwierząt, czy to mniejszych, czy większych, czy tutaj mówimy na przykład o lisach, czy tutaj mówimy o niedźwiedziach, czy pewnie wilkach również. Samice są bardzo protekcjonalne i właśnie z tego powodu często, nawet jeśli normalnie zaatakowałby człowieka, podejście do ich gniazda będą bardzo, bardzo agresywne. Nie wiem, jak to wygląda w wypadku samców. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ jednak na biologii, czy raczej na faunie, się nie znam na tyle, żeby... czy behawiorystyce, może zwierzę, nie znam się na tyle, żeby być w stanie to powiedzieć bezpośrednio, czy z jakąś tam dozą pewności. Co ja zrobiłem? Jak bym ja tę skrzynię otworzyłem? Powiem wam, że chyba coś się zbugowało, bo ja tej skrzyni wcale nie otworzyłem. Chyba, że kliknąłem coś, co ją otworzyło, ale mniejsza. Tam coś jest, jest ruda Aleksu na pewno. I zobaczcie, co lodowy troll. To wiecie, co to oznacza? To oznacza, że będziemy sobie do niego strzelali. W ten sposób, idealnie w dół. I zaraz będzie po nim. Zaraz, moi drodzy, też podejdziemy na spokojnie do tegoż konwertera, ale chciałem tutaj właśnie zejść najpierw, żeby porać się ze wszystkim, co tutaj na nas czeka. Czemu nie zobaczyłem tego trolla? To jest dodatkowy X. Jeszcze tutaj mamy LX, więc wykopmy go. Dodatkowo przyda nam się, jeśli będziemy chcieli jeszcze się rozwinąć. Pierwszy izopod, któremu chyba oszczędzę życie, bo nie chcę mi się, szczerze mówiąc, go już zabijać. Jakby dla tych dwóch expa już mi się po prostu nie chce, wiecie. To jest ten moment, kiedy już pominę te dwa expa. Szczególnie, że dostaliśmy całkiem sporo w poprzednim odcinku, chyba dostaliśmy coś koło parunastu tysięcy. No i właśnie mamy znowu 11 punktów atrybutów, które nie wiem do końca, w co jeszcze chciałbym rzucić. Ach, wiem, w zręczność. Idealnie. I to będzie chyba cała zręczność, w którą pójdziemy w tej grze, bo już nam się bardziej nie opłaca. Wiem, że miałem iść jeszcze chyba w budowę, żeby sobie rozwinąć pancerz, no ale to będzie ciężkie, bo to będzie wymagało nas 85. To niestety do szybkich rzeczy nie... W sensie nie będzie to szybka rzecz, którą sobie rozwiniemy. No i też właśnie mamy to tworzenie amunicji, będą się od tego się od kogoś nauczyć, mamy te 3 punkty. Ale to dopiero jak gdzieś tam wrócimy do powiedzmy towaru, do fortu. A tymczasem, zanim do tego fortu wrócimy, oczywiście rozwalimy wszystko, co tutaj istnieje w Sakorze. To jest naprawdę masa przeciwników. Każdy z tych konwerterów jest niesamowicie... Oj. Słuchajcie, piątka. Halo? To było zero, nie dziwam, tylko wybaczcie. Prawie bym źle użył przedmiotu leczącego. Bo mnie tam coś uderzyło. To w bardzo nieprzyjemny sposób. Porażeniem. Zakładam, że to mógł być właśnie dron. Ale zabolało. Nie będę oszukiwał, to zabolało. A, jeszcze jeden to jest, patrzcie. Ukrył. Dobra, jak powinno być po wszystkim, ale tego jest bardzo dużo. Powiem wam, że gdyby nie... Zołoto, okej, wybaczcie, bo tego mecha tak zaczęła popychać i wiem takie, co jest, co się tutaj dzieje. Przydałaby nam się, mam wrażenie, że mała armia w tym wszystkim. Oczywiście my możemy to wszystko zabić, co tutaj chodzi, ale... Nadal z perspektywy tego, ilu to jest przeciwników, no... My potrzebowalibyśmy małej armii, żeby to niszczyć, więc może jakiś atak właśnie całego matecznika na to miejsce by się... przydał. Z drugiej strony, no może nie warto narażać naszych ludzi, skoro jesteśmy w stanie to zrobić sami. Jedyne co, to będzie właśnie irytujący aspekt ciągłego... Tęsknię za odrobiną akcji. Dosłownie przed chwilą wybiliśmy masę ludzi, w sensie robotów w sumie bardziej, ale proszę cię, droga Zouzo. Ona po prostu jest takim adrenalinowym junkie trochę, czyli takim ćpunem adrenalinowym. Ona nie jest w stanie po prostu bez tej adrenaliny żyć już ani sekundy.
prostu uzależniła się jak od jakiegoś rodzaju social mediów. Mam tutaj na myśli chodzi mi o podobny efekt uzależnienia się od tych szybkich zastrzyków, no w jej wypadku adrenaliny, w wypadku social mediów jest to raczej dopamina. Ale to tak tylko mówię, powiedzmy, pobocznie. Ojejku, ile tego jeszcze i gdzie to jeszcze niby siedzi, stoi, żyje, pełza. Tu jest jeszcze jeden dron, bum. Dziękuję. Ten lodowy dziób. On się zatrzymuje i chodzi akurat idealnie w momentach, kiedy zaczynam celować w drugą stronę. Dobra. Nie powinienem też tyle marnować strzał na te lodowe dzioby. Ja wiem, że z nich możemy uzyskać, odzyskać w sensie te materiały, ale przynajmniej bardziej mnie na razie interesuje, żeby jednak przejść przez te konwertery jak najszybciej. A to by wymaga od nas jednak znaczącej ilości materiałów. W sensie strzał. I nie chcę mi się po prostu wracać i chodzić, wiecie, w kółko w jedną, drugą stronę. Chciałbym zniszczyć to wszystko jak najszybciej tylko możliwe. A ten dron będzie martwy. Bo to są dwa strzały. Tam jeszcze jednego widziałem. A to jest. Ten biedak szuka gusza. Byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że... cała ochrona, która tutaj jest, tego konwertera, znajduje się na zewnątrz, a nie w środku. Byłbym autentycznie zaskoczony. W sensie, gdyby nie było żadnych albów w środku, jedyne co to właśnie te roboty bojowe tej wokół. Byłbym zaskoczony przede wszystkim dlatego, że... Przecież nie, może nie powinienem być zaskoczony. Ponieważ teoretycznie ktoś znajduje się bardzo daleko od granicy. To miejsce jest mimo wszystko w miarę bezpieczne, więc może taka zautomatyzowana obrona miałaby tylko i wyłącznie służyć ochronie przed maszynami, a nie przed ludźmi, no bo nikt tutaj normalny z, powiedzmy, pozostałej części kontynentu, z pozostałej części Magalana, zaczekam tutaj, się nie rzuci w to miejsce. Oj, ała, ała. To bolało. Wypijmy, najedzmy się. Ja mówię, ja już teraz nie oszczędzam aż tak bardzo na przedmiotach leczniczych. Szczególnie, że tak naprawdę idziemy tutaj przez naprawdę srogi. Zaczekam tutaj. Kawał terenu, który jest dość silnie strzeżony. Oczywiście mógłbym, wiecie, mógłbym iść w stylu... O, teraz się najem, będę sobie czekał, aż to jedzenie mi odnowi HP, no ale nie ma to sensu po prostu. Idziemy do przodu i niszczymy wszystko, co stoi na naszej drodze. Tutaj niby coś widzę, ale to będzie raczej nie na dole, a na górze. Tak, ci będą jednak przeciwnicy. Tutaj, no i to jest też chyba jeden z większych konwerterów, jak tak teraz patrzę. Pamiętacie, te zwyczajne, raczej miały jakby jedną kondygnację, miały jedną wieżę. Tutaj natomiast mamy jakby trzy wieże, które idą do centralnego punktu. Co do tej pory chyba mam wrażenie, że się nie zdarzało, jeśli się nie mylę. Ale właśnie, skoro mowa o centralnym punkcie, to podejdźmy do niego i wydaje mi się, że... będziemy musieli wejść od tej strony. Tam. Widzę, że to jeszcze troszkę Eleksu leży. I Eleksitu bardziej. Co nie? Zastanawiam się cały czas, jaka jest różnica pomiędzy Eleksem a Eleksitem. Eleksit chyba miał po prostu dużo mniejszy zasób właśnie Eleksu w sobie, jeśli dobrze kojarzę to, jak zostało to przedstawione. Że po prostu on był takimi kryształkami Eleksu, ale właśnie wypranymi, powiedzmy, z Eleksitu. Przepraszam, Eleksit był formą kryształków Eleksu, wypraną z jego dużych ilości. A, trochę się zakręciłem w tym, co chciałem powiedzieć. Rzutnia rakiet Furia, okej, okay, myślałem, że to będzie coś specjalnego, ale nie. To w sumie ma sens, no to nie jest zupełnie specjalne miejsce. Wchodzę w to. Okej, okay, moi drodzy, można... Nie wiem, czy to jest cheat, czy to jest bug, czy to jest coś innego. No, teraz robi się ciekawie. Ale właśnie odkryłem, że skrzynki można otwierać. Jeśli jesteście w skrzynce i wyjdziecie prawym przyciskiem myszy, to ona się automatycznie otworzy. Czy to jest jakiś bug, czy to jest coś, czego po prostu nie znałem, czy to jest coś, co powinienem znać, może? Ciężko mi powiedzieć, po prostu dziwne. Czy to jest może ktoś z umiejętności, o której totalnie zapomniałem, na którą nie zwróciłem uwagi?
Dajcie mi proszę znać, jeśli wiecie lepiej. Bo jeśli to jest bug, to właśnie odkryłem jeden z najgłupszych bugów, który znowu, no do załatania od razu tak naprawdę, a nie on sobie siedzi w grze przez x lat i nikt się nim nie przejmuje. Też te rury, zobaczcie, one idą na pewno do lodowego pałacu, to są bezpośrednie połączenia z nim. W ogóle fakt tego, jak te rury zostały przeprowadzone, ja wam gwarantuję, że gdyby coś takiego miało miejsce w rzeczywistości, to byłyby jedne z najdroższych inwestycji na świecie. Z perspektywy tego, jak duże są te rury, jak bardzo trzeba byłoby się wykosztować, żeby one przeszły tam przez ten teren. Przede wszystkim przez ten górzysty teren, bo niestety, ale inwestycje jakiekolwiek, jeśli chodzi o budowę rzeczy w górach, są bardzo, bardzo, bardzo kosztowne, ponieważ trzeba robić wywierty, trzeba to wszystko odpowiednio zabezpieczyć, albo właśnie przeprowadzić nad, co się raczej nie zdarza. Zresztą, jeśli ktoś kojarzy jakiekolwiek pociągi, tunele, które idą przez tereny górskie, też wyżynne, ten wie, że po pierwsze, nie dość, że często takie pociągi osiągają tam bardzo niskie prędkości. Dodatkowo jeszcze często te inwestycje są właśnie bardzo kosztowne i bardzo mało tych pociągów tam jeździ. No i też mniej ludzi, którzy mieszka w górach, przez to, że jest mniejsza, gorsza infrastruktura, ale to też jest właśnie wynikiem tego, że żeby zbudować tę samą infrastrukturę na terenie wyżynnym, też górskim, trzeba było po prostu znacząco więcej pieniędzy i jakby to się zapętla. Po prostu jest to teren, który jest niewygodny i też jest niewygodny chociażby z perspektywy rolnictwa. Tak jest ciężko po prostu tam coś sensownego zbudować. Jedyne co, to chyba Chinom się w miarę udało. To były Chiny i Wietnam, jak dobrze pamiętam, te uprawy ryżu, które są właśnie na tych takich kółeczkach jakby porobionych, gdzie te góry, pagórki się przetransformowało w tego typu zabudowę. Zabudowę tego typu... nie wiem jak nazwać. Formę farmy. Dobra. Ładnie wszystko idzie. Powoli, moi drodzy, niszczymy te roboty. Całkiem sporo ich tutaj było, ale tak jak mówię, no ja się nie dziwię, że jest tutaj mniej albów, czy że nie ma w ogóle albów. Jest jedynie zautomatyzowana ta ochrona, ponieważ jak wspominałem, to ma sens z perspektywy tego, że jedyne czego się mogą tutaj obawiać, to jakichś mutantów czy czegoś innego tego typu. Tak, oczywiście tam się chyba nas triggerowali z góry, stąd cały czas jesteśmy jakby w zagrożeniu. Więc wcale bym się nie dziwił, jeśli by tutaj nie było ani jednego alba dosłownie, jak jedziemy na górę nawet. A, jeszcze dron, proszę bardzo, zobaczcie. Ja mam wrażenie, że te drony czasami nam robią więcej niż te roboty. Przez właśnie ten atak elektryczny, porażeniem elektrycznym. Widzę, że w każdym z tych konwerterów jest masa tych zmutowanych albów, którzy są w sensie zniszczeni, no martwi, tak? Zmutowali i nie zostali przemienieni. A nie, przepraszam, przecież ci albowie to jest ta biomasa, z której korzystają. Teraz to ma sens, okej. Zobaczcie, bo ja wcześniej myślałem, że ci albowie to są albowie, którzy źle zostali przetransformowani, ale nie, ci albowie, których tutaj widzimy, jak jedziemy na przykład do góry, to musi być ta biomasa, z której korzystają, żeby wyciągnąć z nich Elex. Jestem ku temu mocno przekonany. No i zaczynamy mieć albów, czyli jednak nie jest to w pełni zautomatyzowane miejsce. Tak też wychodzi na to. Z perspektywy tego, co tutaj widzimy. Okej, okay, jest ten niefajny żołnierz. Właśnie. Czy mogłabyś mi pomóc, Zozo? Zabiliśmy go? Chyba go zabiliśmy w takim razie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest, dobra. Czyli mieliśmy czwórkę. Tam jeszcze widzę, że są dwie osoby u góry. Raczej trzy, więc może to być... ilu będzie? W takim razie sześć, siedmiu albów, tak? W najlepszym wypadku. Zobaczymy. A zobaczmy, czy tutaj jeśli wyjdę. Nie, okej. Okay. To nie jest zbugowane. Mniejsze, większe, mniejsze to tak. 0, 2, 8, 7. Pójdźmy w drugą stronę. Czyli od najmniejszych, największych. Okej. 0,
4, 7, 5. Tylko to po prostu pasuje, no i udało się. Jeszcze mogło być 0, 5, 7, 4, ale po prostu przyjąłem jedną z dwóch opcji. To nie miało znaczenia, i tak byśmy to otworzyli, i tak byśmy to otworzyli. Powiem wam, że kiedy się już wymyśli ten sposób na te zamki, nagle wszystko jest dużo łatwiejsze, bo tak naprawdę nie macie praktycznie żadnych szans na to, żeby zawalić z tym zamkiem. Gdzie oni są? Oni gdzieś tam poszli. O, są. A patrzcie, tutaj są u góry tylko roboty. Spodziewałem się tutaj jakiegoś kapitana. Okej, okay, czyli... Nareszcie miejsce, w którym możemy się zabawić. Nie wiem. Może jest tutaj trochę cieplej, więc... Co, jak ci tam pasuje, Zouzo? Trochę dziwny moment na jakąś tam zabawę, no ale może jej to pasuje, może po tym takim buście adrenaliny po prostu jest potrzebne. Dobra, przepraszam, zostawię to na razie. To był okropny żart. Dobra, zobaczcie, teraz jak wyjdę prawym przyciskiem myszy, skrzynia jest otwarta. Okej, okay, ja będę to wykorzystywał, ponieważ już mamy wystarczający poziom, żeby to wszystko otwierać, to nam po prostu usprawni to, tę kwestię właśnie otwierania tych skrzyń. Więc sądzę, że możemy po prostu to robić w ten sposób, możemy to troszeczkę cheatować. Ale właśnie, zostało tutaj tylko 4 halbów w takim razie. Nie było tutaj żadnego kapitana, u góry były tylko 2 drony i robot. Bardzo ciekawe, muszę przyznać. Spodziewałem się znacząco większej ilości. Dostaliśmy całkiem sporo też expa. Spodziewałem się raczej większej ilości halbów jednak na górze. Myślałem, że tak jak mówię, będzie jakiś kapitan, będzie jakiś dowódca. Okazuje się, że nie. Nie wiem, może ta czwórka była po prostu wymagana, żeby wykonywać wszelakie różne inne ludzkie rzeczy, albo jakieś tam naprawy, które nie mogły zostać wykonane przez roboty bezpośrednio. To jest najlepsze, co mogę powiedzieć. Okej, Zouza na razie nam nic więcej nie powie w kwestii jakiejś tam walki z konwerterami, w sensie walki z albami, przełączania konwerterów itd., itd. Rzućmy okiem w takim razie. A może Zardom przez ten cały czas tak naprawdę próbuje grać na dwa fronty, w sensie próbuje zarazem zniszczyć nas, ponieważ my jesteśmy zagrożeniem, jesteśmy silni, a z drugiej strony próbuje też osłabić lodowy pałac, aby móc przejąć kontrolę i nie być pierwszym eksytorem, ale przejąć dosłownie rolę hybrydy. To jest też ciekawa teoria, którą możemy tutaj gdzieś postawić. Czy prawdziwa? Prawdopodobnie nie. A mimo wszystko ciekawa. I mamy jakieś tam pisma, więc zaraz je przeczytamy. Bo tutaj mamy drugie, wcześniej mieliśmy jakieś tam jeszcze inne rozkazy. O. Obiekt ES-23 gotowy do testów. Puśćcie mnie, skurwysyny! Związać go! Nie może się ruszyć, kiedy będziemy go podłączali do maszyny. Pierdol się! Pierdol się! Zatrzymajcie to! Gotowe. Uruchomić zaciski. Dobrze, rozpoczynamy fazę pierwszą. Będzie piekło. Wkrótce się przekonamy, czy działa. Długoterminowe przetrwanie w kosmosie jest możliwe. Nie! Nie! Czyli kogoś do czegoś podłączyli, tylko nie wiadomo do końca do czego. I było to długoterminowe przetrwanie w kosmosie. Czy to w takim razie jest nagranie na pewno od albów? No bo to by nam sugerował fakt, że znaleźliśmy je tutaj, ale... Dla mnie to bardziej brzmiało jak nagranie jeszcze z Nieskończonych Niebios. Może jakiejś misji, którą oni wykonywali. Co więcej, jak widzicie, tutaj znajdujemy masę jakichś pilotów do drona i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj jeszcze chciałem po prostu sprawdzić, czy nie ma jakiegoś wejścia do tych dwóch pozostałych wież. Tak, po prostu z czystej ciekawości. Bo czemu by nie? Ale nie wydaje się, żeby tutaj było cokolwiek wartościowego. Jedne to są te piloty do drona, które tak naprawdę no, niewiele nam pomogą. Czy piloty do drona przypadkiem nie przyzywają dronów po prostu? Czy to ma być taki troszeczkę jak w Gothicu były te wszystkie czary przywołania szkieletów i tak dalej? Nie mówię tutaj o przemianie, tylko o przywołaniu szkieletów. Przyzwaniu szkieletu, nie pamiętam teraz jak się to nazywało. Mniejsza. Mamy jeden załatwiony konwerter, jeszcze nam pozostał drugi. Zaraz się do niego wybierzemy, ale najpierw właśnie obiecałem wam, że sobie przeczytamy te wiadomości, które tutaj znaleźliśmy, więc zobaczmy, tutaj przed chwilą widziałem jedną, że mamy tych rzeczy masę. Raport postępów 2, czyli gdzieś brakuje jedynki.
2 kwietnia 155 roku, prawdopodobnie znowu po uderzeniu komety. Wydobycie Eleksu, optymalizacja. Optymalizacja procesu spowodowała wzrost wydobycia o 15%. Wynik ten przekroczył oczekiwania, niestety wciąż jest on daleki od celu. Potrzebujemy więcej materiału badawczego. Pierwsze dostawy Eleksu rozpoczną się w ciągu tygodnia, czyli to jest początek, kiedy oni rozpoczęli w ogóle wydobycie w tym miejscu. 13 maja tego samego roku, niepowodzenie. Maszyna pobierająca Eleks nie wytrzymuje tak intensywnej eksploatacji. Konieczna jest wymiana kilku kluczowych elementów, nim można będzie jej używać na skalę przemysłową. Do tego czasu więźniowie powinni zostać przeniesieni do placówki zastępczej. 19 lipca tegoż samego roku. Badania nad nowym prototypem maszyny po kilku nieudanych próbach. Udało się pobrać 97% zawartości Eleksu. Jeśli prototyp wytrzyma zintensyfikowane użycie, można będzie rozpocząć produkcję. No proszę, czyli to był prototyp dopiero, czyli oni tutaj prototypowali pierwsze konwertery, więc może ten konwerter jest konwerterem starego typu, który został... jak się nazywa? Przystosowany do nowych standardów. Co się czasami zdarza w wypadku starszych maszyn, że one tak naprawdę się po prostu wymienia pewne rzeczy w nich i one są przystosowywane do nowych standardów, do nowych wymogów, ale nadal są finalnie tymi samymi maszynami. Dlaczego się to robi? Dlatego, że tak jest po prostu taniej niż zbudować całą maszynę. Możecie to zobaczyć na przykład w awionice, czyli w wypadku samolotów, gdzie wiele Boeingów chociażby starszego typu dostosowuje się, wymieniając pewne elementy w nich na nowsze, które będą stosowały się do nowych standardów itd., itd. I w efekcie nie trzeba wymieniać całego samolotu. Wiele samolotów, które ma 50-60 lat, już jeszcze lata, ale mają po prostu masę części wymienionych i przez to są tak naprawdę niemal nowymi maszynami. Ale przez to, że robiło się to przez pewien czas, przez pewien okres czasu, po pierwsze koszta były prawdopodobnie niższe, po drugie można było te koszta rozłożyć w czasie i wymieniać na przykład w tym modelu coś, potem w tym modelu coś, wiecie. To się po prostu z perspektywy ekonomicznej bardziej opłaca niż zakup całkowicie nowych samolotów, które trzeba było też wyprodukować od zera i trzeba byłoby tamte stare jakoś zutylizować czy przetworzyć na nowo, co chyba rozumiecie, że jakby na to nie spojrzeć, jest po prostu bardziej wygodne. Zobaczcie, coś mi gardło odmawia posłuszeństwa. Rozkaz odwrotu. 23 października, nadal tego samego roku, 155, opuszczenie stacji badawczej A1. Główny inżynier stacji badawczej A1 został wezwany do Lodowego Pałacu. Rozpoczęto budowę nowej stacji badawczej. A może to jest jednak ta nowa... To jest jednak może ta nowa stacja badawcza, a może chodziło po prostu o jakąś... inną stację jeszcze. I właśnie, pozostał nam jeszcze drugi konwerter, więc przenieśmy się tutaj, w okolice pierwszego i... pójdźmy do tegoż drugiego. Przez ten most, bo to chyba będzie ścieżka, która nas tam poprowadzi finalnie. Nie mamy daleko, co jest jakimś tam plusem, na pewno. O, jeszcze jakaś skrzyneczka, która nam tutaj została. Wchodzę w to. Tak, jest to, moi drodzy, jakiś... Ja zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jakiś bug, ale będę z niego korzystał, bo czemu nie? Po pierwsze, możemy już otwierać te skrzynie, to nie jest tak, że robię coś poza naszymi umiejętnościami. Dwa... Mówię, przyspieszę nam to po prostu całe operacje otwierania skrzynek. Mimo, że nie jest to tragicznie zły system, bo ja go całkiem lubię. Tak po prostu no, chcę jednak optymalizować też ten nasz czas spędzany w odcinku. Widzę, że jeszcze szakale mimo wszystko się na nas są gotowe rzucać. One już nie są, w sumie co ma sens, one nie są rozważane jako małe potwory. Też dają 131 expa, więc nie dziwię się do końca. Chociaż na dobrą sprawę gabarytowo nie są większe od jak one się nazywały? Zapomniałem teraz. O tych przeciwników, z którymi walczyliśmy wielokrotnie, jak byliśmy chociażby w Edanie. O, to było głupie. Pozwolimy się tego upieszcy. Po naszemu. Teraz sobie to wszystko pozbieramy na spokojnie. Najedzmy się trochę, to ja akurat sobie skorzystam z jedzenia, ponieważ nie spodziewam się jakiegoś ogromnego oporu. Pomimo ilości przeciwników, która może nam na mapie się pokazywać. Widzicie, znowu to samo, tak? Dosłownie. Wchodzimy i mamy całą skrzynkę otwartą, możemy wszystko zebrać.
Kurczę, jestem w szoku, że dopiero teraz to zauważyłem, ale to był autentyczny przypadek, że kliknąłem prawy przycisk myszy wtedy. I to było takie, o, co tu się stało i potem to powtórzyłem i takie, o, to działa. Okej, lodowy dziób. Raczej nie jego nam tutaj zaznaczy na mapie, ale możemy się go pozbyć również przy okazji. Albo jeśli go nie pozbędziemy, bo on gdzieś tam odszedł. No nic, dobra. Jak zechcę, to może się z nim pobić. Mi to nie przeszkadza, ja się w tym czasie rozprawię z patronami znowu. Chodź tutaj, panie patronie. Chodź tutaj. Dasz mi pieniążki na patronajcie, wybaczcie. Trzyma się mnie teraz ten głupi żart, bo dopiero późno o nim pomyślałem, no. Późno o nim pomyślałem, zdecydowanie za późno. A to też jedyni patroni niestety, którzy będą do mnie jakkolwiek ciągnęli w moim życiu. Kropne żarty. Proszę bardzo, jeszcze jeden pieszca, który do nas poszedł. Tam całkiem spora grupa z tego co widzę się na nas rzuca. O, okej, zaczyna nas od tyłu. Nie spodziewałem się tego, muszę przyznać. A jeszcze nam został tryton. I w sumie to będzie chyba wszystko. Au. A tryton boli bardziej. Przynajmniej udało się go zabić również. I mam jeszcze strzał, muszę tylko zwrócić uwagę. Na to 205, to powinno nam... Wydaje mi się, że powinno nam wystarczyć na jeszcze trochę czasu, ale boję się, że zanim ogarniemy ten drugi konwerter, to raz, że na pewno nam nie starczy tego odcinka na to, a dwa, że będziemy musieli się jednak wrócić jeszcze i nakupić trochę tych strzałów w mateczniku. Czy gdziekolwiek indziej, gdzie tam zdecydujemy się te strzały kupić. Tak się rozglądam na razie gdzieś tutaj, ale muszę przyznać, że niewiele widzę. Czemu cały czas mi się tej rzeczy pojawiają na ekranie? Czy po prostu tego było aż tyle, co zebraliśmy? Gdzie tutaj jest? A, łupieżca, okej. Wow. Okej, zauważyłem dopiero teraz, że mam bardzo mało HP. Troszkę za późno. Byłoby blisko, ale... Czy po prostu aż tyle tych rzeczy zebraliśmy po drodze? Czy one mi się tak długo pojawiają na ekranie? Możliwe. Jak mówię, nie... Nie dziwię się w sumie, patrząc na to, ile tych przeciwników wybijamy i to, że każdy z nich ma po prostu jakieś chore ilości przedmiotów w sobie. Jeszcze tutaj zajrzyjmy. Co tam niby się narzuca? Co tutaj mi krzyczy? O, lodowy troll. Okej. Okay. To przeciwnik warty zdecydowanie zabicia. A będzie tak się do nas tutaj doczłapywał powoli. Oj! Bałem się, żeby nas walnie, ale... Nie zdążył nawet. Tęsknię za odrobiną akcji. Ja naprawdę nie rozumiem załodze. Ona naprawdę jest jakimś adrenalinowym junkie już w tym momencie. Ona po prostu dwie sekundy. Gdzie adrenalina, tak? Gdzie akcja? Gdzie śmierć jeszcze większej ilości przeciwników? Możliwe, że jest bardzo szkodliwy dla jej zdrowia. Bo cały czas jej dajmy jej tak naprawdę... Oczywiście to jest żart, żeby podkreślić dla osób, które nie wiem, z jakiegoś powodu nie zrozumiały jeszcze. Po prostu jest jakbyśmy jej dawali po prostu narkotyki, tak? Że o, jeszcze więcej, tak, więcej akcji. Daj mi więcej adrenaliny, że jej to po prostu umożliwiamy. Podkreślę jeszcze raz, to jest żart po prostu swego rodzaju. To nie ma być absolutnie na serio. Chociaż z drugiej strony... Można było się kłócić, gdyby coś takiego miało miejsce w rzeczywistości. Można byłoby się kłócić, czy właśnie nie umożliwiamy komuś tego, żeby dalej szedł w bardziej i bardziej niebezpieczne zachowania. Czy nie nakłanialibyśmy takiej osoby do jeszcze bardziej niebezpiecznych zachowań. Bo można to porównać moim zdaniem troszeczkę do... tylko, że tutaj... O! Będziemy walczyć! To. Zobaczcie, trafiliśmy tutaj na jakiegoś Alba. Girdax, kimkolwiek on jest. Może to będzie związane z jakąś misją. To chciałem powiedzieć, to... trochę tutaj bym to porównał do tego, co robią ludzie na patostreamach. W sensie, jak ludzie po prostu dają pieniądze innym, żeby robili jakieś tam głupie, niebezpieczne rzeczy. Na patostreamach chociażby. To porównanie też nie jest do końca prawidłowe. I już wyjaśniam czemu. Otóż pamiętajmy o tym, o, zakaz skakiwania do wody, czy pływania.
nie jest to prawidłowe dlatego, że my tutaj również ryzykujemy swoje życie. Ale... Może porównam to trochę bardziej do... My prowadzimy samochód i mówimy komuś, że ej, weź, chodź z nami i po prostu pojedziemy sobie, nie wiem, 180 na godzinę w terenie zabudowanym, tak? I po prostu taka osoba z nami wchodzi i zaczyna to lubić i my mamy takie, o, to co, idziemy znowu i on, i ta osoba takie, jasne, no, idziemy. I w ten sposób... Naprawdę? Ta gra uwielbia mi to robić, prawda? Mam nadzieję, że nie jestem jakoś bardzo daleko. Ejku, dobra, będzie trzeba się z tym wszystkim pobić na nowo. To ja to zrobię pomiędzy odcinkami, bo widzę, że już jest 35 minut na zegarze. Chciałem tylko podkreślić, że wydaje mi się, że to jest właśnie porównanie tego, że o, my ryzykujemy swoje życie i jest ta adrenalina, ta osoba to lubi i my tak naprawdę jej to umożliwiamy, zamiast pomyśleć o tym, że ej, co się stanie, jeśli tej osobie się coś stanie przez naszą głupotę, bo tak naprawdę my wiemy, my znamy to ryzyko. Chociaż czy ja wiem, czy te osoby, które jeżdżą 180 w terenie zabudowanym, rozumieją ryzyko tego, co robią. Ale mam wrażenie, że właśnie przez to uzależnienie od tej adrenaliny, w wypadku Zołzy, to byłoby tak naprawdę napędzanie jej tegoż niezdrowego nawyku. Niemniej, tak jak mówię, to był bardziej żart, który przerodził się finalnie w jakąś tam dygresję. A z wami się żegnam, dziękuję wam jeszcze raz za uwagę, wybaczcie za tego faila na koniec. To jest do zrobienia 3 minutki, więc zrobię to pomiędzy odcinkami i w następnym odcinku spędzimy na pewno dużą część czasu na ogarnięciu kolejnego konwertera, ale też będę musiał wrócić, więc może oczyszczę to miejsce, wrócę do matecznika i wrócę tutaj znowu, żeby pójść już bezpośrednio do konwertera, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do następnego i na razie.